Cześć wam wszystkim, z tej strony Drakej. Witam ponownie w serii Ratchet & Clank, konkretnie w trzeciej części, ostatni z trylogii na PS2, którą oczywiście ogrywam na PS3, czyli przed nami Ratchet & Clank 3, znane również pod tytułem Ratchet & Clank Up Your Arsenal. Ponownie to, co tłumaczyłem przy pierwszej i drugiej części, te tytuły różnią się w zależności, gdzie mieszkacie. I... no cóż, dobra, naciśnijmy start. I tak, to jest... wow, to jest gra z PS2, która miała multiplayer. Miałem okazję na nim grać jeszcze za czasów PS2. Najwyraźniej przenieśli go nawet na PS3. Wow, jestem pod wrażeniem, że nikt tego po prostu nie uciął. Był nieciekawy, ale tak, co do samego... o, wow, mamy napisy. Nieprawdopodobnie, oczywiście polskiego brak, bo niby jak. Tak, co miałem mówić. I teraz jakby Ratchet & Clank 3, to jest... gra, która teoretycznie, to jest ten dziwny miks moim jakby pamięcią. W sensie grałem w te gry oczywiście na PlayStation 2 i zacząłem od dwójki. Dwójka kosmicznie mi się podobała, jest jakby jedną z najbardziej nostalgicznych gier dla mnie, więc wspomniałem ją bardzo dobrze. Potem zagrałem gdzieś tam w jedynkę i nawet jej nie ukończyłem, więc było tak sobie. I potem zagrałem w trójkę i przeszedłem ją i chyba przeszedłem ją dwukrotnie, ale jakby była okej, w sensie... jakby poszła w jakimś dziwnym kierunku i teraz nie umiem tego nawet sprecyzować. Było w niej dużo oczywiście rozwiązań z dwójki, były rozwinięte rozwiązania z dwójki, ale czegoś zabrakło na moje. Może teraz się to zmieni, może teraz, kiedy po prostu te gry dla mnie są po prostu starszymi grami, na które wiadomo trzeba patrzeć z przymrużeniem oka, może teraz jakoś to się zmieni i stwierdzę, że o, ta gra jest faktycznie dużo lepsza od Ratcheta i Clanka dwójki. Ale dobra, zobaczymy, bez zbędnego gadania, zaczynamy. Tak, oczywiście tworzymy nowy zapis. Obowiązkowo, jak to w Ratchecie i Clanku, głośność można zmienić dopiero w grze, więc przestaniemy dopiero po usłyszeniu gameplayu. My Blargian Snagglebeast devours your mutant swamp fly. Oh yeah, I bet you didn't see that one coming. Hey, what are you doing? Check. And mate. What? That's cheating! On the contrary, the rules clearly state that the Blargian Snagglebeast has an allergic reaction to swamp flies that last two turns. Ooh, it is on again! Ratchet i Clank grają w RPG wersję szachów najwidoczniej. A Clank dostał gwiazdą kina. Do you lose as gracefully as you win? I would not know, Maximilian. I never lose. There is a first time for... Clank został Jamesem Bondem najwidoczniej. Tak, agent Clank, oczywiście. Jest jak sucho. Bring the car around, Jeeves, and mind the ejector seat this time. Poważnie. Stay tuned for more Secret Agent Clank. That was terrific. Yeah, great. Change the channel. But the man said to stay tuned. Macie jeden klawisz na pilocie, tak? We continue our live coverage from Velden. Just hours ago, the planet was attacked without warning by a terrifying alien race known as the Tyranoids. Officials believe that an evil robotic supervillain known as Dr. Nefarious is the mastermind behind the Tyranoid attack. As you can see, the Galactic Rangers are putting up a valiant fight, but they are no match for these tentacle-eyed terrors. Indeed, this backwater planet may be completely destroyed in a matter of hours. Darla Gratch, Channel 64 News. Pani za... no nieważne. We're going home. But Velden is in the Solana galaxy. Oh no, not the gravimetric warp drive. The untested gravimetric warp drive. Tak, Ratchet jest mechanikiem, dalej, jakby co, nie? Coming? We are doomed. Tak, Ratchet i Clank wracają na planetę, gdzie wszystko się zaczęło, bo najwidoczniej jest atakowana przez siły
mrocznego doktora Nefariusa. I tak, gra zaczyna się dosyć z grubej rury. I w ogóle ta... Jak ja uwielbiam ten rozwój postaci w tych grach. Pamiętacie, jak w pierwszej części to Clank był tym bardzo skupionym na ratowaniu, na skupieniu się jakby na ratowaniu galaktyki gościem, a Ratchet chciał sławy, bohaterstwa i tak dalej, i tak dalej. Patrzcie, jak wszystko się odwróciło. Już w dwójce to Clank cieszył się życiem w luksusowym mieszkaniu, a to Ratchet wyruszył na akcję, a teraz Clank jest gwiazdą kina. Ratchet dalej jest nikim. Dobra. Pamiętam, że te gry są dosyć głośne. Tak więc nie wiem. Ustalmy to na tak może. Czekajcie. O, dobra. Niech będzie tak. Jak coś, to potem to jeszcze dopracuję. O, mam odwróconą kamerę. No cześć. Potrzebuję odwrócić kamerę. Kto gra z odwróconą kamerą, do cholery? Czekajcie. Prawo, lewo, górę, dół. No okej. No. Tak, tak. No, dobra, lecimy. O nie, niezniszczalne skrzynki. To nowość. Tak, gra oczywiście... Tutaj jakby... To jest ten moment, kiedy w tej grze nie ma już dużego przeskoku jakościowego. W sensie, wiecie, jakby między jedynką a dwójką był ten olbrzymi skok jakościowy. Pozmieniając zasady, nie wiem, zbierania śrubek, rozwoju broni, rozwoju Ratcheta i tak dalej. Teraz... teraz już tego przeskoku nie ma. O! Dzięki. Tak, i to jest śmieszne, ponieważ naszym pierwszym bronią jest ten zajebisty shotgun z poprzedniej części. Tylko teraz strzela na czerwono z jakiegoś powodu. A! Gincie, dranie. Wszystko działa ładnie i płynnie. Ale coś jest jeszcze nie tak z kamerą. No dobra, nieważne, przywyknę. A no tak, ostatnio grałem w Devil May Cry, a tam jest kamera odwrócona bez możliwości zmiany, tak więc no to dlatego teraz jest mi troszkę dziwnie. Ale spoko, przywyknę, przywyknę. Z jakiegoś powodu te boty nazywam Clanka sierżantem. Albo nie, to Ratchet jest sierżantem, spoko. Druga broń. Czyli mamy wyrzutnię granatów, mamy shock blaster. Ogólnie teraz... Ponieważ tak, to ponownie wraca błąd poprzedniej gry. Cutscenki są dużo ciszej niż sama gra. I czemu tych paseczków nie można ustawić równo? Mój zmysł estetyki cierpi, naprawdę. No nic, nieważne. Tak, i teraz można przecież szybko zmieniać bronię. Nie muszę co chwilę otwierać menu. A, i tak, to jest właśnie wątek tych strażników galaktyki. Mam tutaj te boty i one są tutaj podstawowymi jednostkami. I to jest wątek, który z jakiegoś powodu... to jest wątek, który z jakiegoś powodu został osadzony głównym wątkiem reboota. I tak wiem, że wracam co chwilę do tego, jak reboot pozmieniał rzeczy, ale jakby no, po prostu chyba warto o tym mówić, nie? Nie będę się na tym skupiał oczywiście, ale po prostu. Jakby jedynka i dwójka nie miały totalnie tego wątku, a w reboocie, który jest jakby głównie bazowany na jedynce, ten wątek jest wątkiem głównym. I tak nie jest jakoś super zrobiony. Ogólnie podoba mi się taki szczegół, że na przykład chyba Ratchet używa dokładnie tego samego klucza Omniwręcza, w sensie, który zdobyliśmy gdzieś tam pod koniec dwójki. Wiecie, przeważnie gry po prostu cofają nas, jakby... cofają nas do podstawowego ekwipunku, w sensie, nie wiem, mielibyśmy teraz jakby srebrny klucz, ale mamy ten ładny, ten pomarańczowy. Znaczy wiadomo, że on w tej grze i tak jakby pewnie ma te podstawowe statystyki, w sensie, nie wiem, zadaje obrażeń 1, załóżmy. Ale wiecie, o co chodzi, nie? Fajny szczegół wizualny.
ma. Czy to jest winda? Nie, myślałem, że to winda. Tak, system rozwoju broni wrócił i jest jakby rozwinięty. Teraz broni nie mają tylko pierwszego i drugiego poziomu. Teraz chyba mają bodajże po 5 albo po 10 nawet. Nie jestem pewien, nie pamiętam po prostu. Obraca się kamerą. O! Tak, Ratchet dalej leveluje. Oczywiście. Ogólnie bardziej podoba mi się interfejs, jest mniej rzucający się w oczy. Kolor żółty bardziej pasuje do estetyki jakby tej gry, jest cieplejszy niż ten odrywający się niebieski. Wow. Czy on właśnie popełnił samobójstwo? Widzieliście to? Strażnik. Którędy? Tędy? Chyba nie. Nope, definitywnie nie tędy. Tak, oczywiście wracają znajdźki, wracają skill pointy. Prawie, że nic się nie zmieniło. Wszystko tak, jak było. Tak, oczywiście Klang już standardowo ma śmigiełko. Ciekawe, czy można od razu zmienić to na... Tak, można od razu zmienić na... Na thruster pack, w sensie na jetpack po prostu. A, dobra, zostałem ten z jetpackiem. Jak coś to zmienimy? To jest ponownie jak w dwójce, jest to zmiana czysto wizualna. Chociaż mam wrażenie, że Ratchet był minimalnie mobilniejszy. A to, żeby nie było, to jest garaż Ratcheta, nie? Z pierwszej części, ta tutaj, szopka. Mam wrażenie, że Ratchet w dwójce był minimalnie mobilniejszy z plecakiem. Tak, nawet mamy plakat kapitana Quarka. Zdrajcy, oczywiście. Ciekawe, czy w trzeciej części też będzie głównym złym, no nie? Czemu mamy szacunek wśród tych gości? Okej, czy najwidoczniej działania przeniosły się do sektoru F. I to najwidoczniej znaczy coś, bo ci dwaj goście byli przerażeni. Desant! O tak! A no tak, tutaj chyba nawet względnie często będziemy urządzać desanty. Z tego typu animacje spadania będą się działy dosyć często. I pięknie. Ammo, śrubki. Tak, śrubki oczywiście obowiązkowo zbieramy w każdej ilości, bo tutaj naprawdę będą się przydawać. Ta gra ma naprawdę dużo upgrade'ów, z tego co pamiętam. W sensie, wiecie, jakby w Ratchecie dwójce, jeszcze za czasów PS2 udało mi się zdobyć wszystko. Rozwinąłem wszystkie bronie i tak dalej, i tak dalej. W sensie, wiecie, zrobiłem to bez problemu, nie? W dwójce nie dałem rady. Było tego za dużo po prostu. Zostaw mojego kumpla. Wow, dużo was. Czyli granat? Jak to się ładnie teraz zmieniają te bronie, nie? Wiecie. Nie trzeba nic przytrzymywać, nie trzeba zatrzymywać gry, tylko ładna, płynna zmiana. Kliczek już jest.
skoczę? Ach, rozumiem, ściemnianie tej gry, gdzie można skoczyć, a gdzie nie. Powiedziałbym, że tam mogę, ale nie mogę. No dobra, lecimy dalej. Tak, oczywiście możemy, wiadomo, lokować się jakby i strzelać jednocześnie. Oj! Strzelać podczas skoku, najwidoczniej tutaj, wiecie, szkolenie komandosa z dwójki dalej. Dalej Ratchetowi się przydaje, dalej zachował te umiejętności. Jo, panowie, co tam? Prezydent! Jest psem! Tak, oczywiście fabuła dalej głównie opowiadana jest przez filmiki wyświetlane przez inne postacie. Lives a mysterious creature. Or maybe he doesn't. It's one of nature's mysteries. I've seen him run right through our camping site. Wow, dat pisownia. Screaming and holding a banana. Or maybe it weren't a banana. Ojej. Jezu Chryste. Uwielbiam te gry. Czy to Yeti? Shamed by his recent past, he is now one of nature's mysteries. Tune in and find out the answers. We need you to find this man. The fate of the galaxy may depend on it. Are you sure this is the guy you're looking for, Mr. President? Yeah, he seems like kind of a, you know, wacko. You may be right, but he's the best chance we've got. I know you boys won't let me down. You can count on us, sir. Najwidoczniej prezydent galaktyki jest idiotą, ponieważ pomylił fikcję z prawdą i uważa, że wiecie, tajny agent Clank to prawdziwa postać i że jakby tajny agent Clank i jego szofer Ratchet na pewno ich uratują, ale głównie oczywiście to sprawa Clanka. Jednak tak, przede wszystkim oczywiście stoi dr Nefarious i teraz jest jeden człowiek, który kiedyś dawno temu mu się przeciwstawił i najwidoczniej aktualnie jest jakimś leśnym świrem na tej planecie. I no, musimy go odnaleźć. Tak, generalnie tam ten wieśniak, który... O, widzę, że Gadgeton wrócił do gry. Spoko. Ten wieśniak, który tutaj jakby dawał reportaż w tym filmiku, powiedział, że no cóż, raz go widziałem, biegał jak szalony, był kompletnie nagi i trzymał w ręku banana. A może to nie był banan? Dobra, kupujemy ammo. I teraz tak, to jest, co to jest? To jest drogie na pewno. A, jest bicz plazmowy. To jest jakby broń, którą ta gra jakby... Tą bronią ta gra jakby była troszkę reklamowana. Może niekoniecznie reklamowana, ale wiecie, na większości artów, na jakichś screenach, na trailerach Ratchet używał właśnie tej broni i w ogóle nie muszę przyznać, że strasznie jako dzieciaka jarał mnie ten efekt, że jakby z tego bicza co chwilę kapie jakby, nie wiem, lawa czy coś takiego, nie wiem, próbuję to pokazać. A widzicie? Na podłodze? Strasznie fajny szczegół. I ogólnie ten bicz jest po prostu mocniejszą wersją Omniręcza. I bardzo jakby fajnie się fizycznie gnie za Ratchetem, to jest całkiem spoko. Całkiem spoko na tamte czasy oczywiście. Tak, 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 wiadomo. Wow! Co za tubylcy! Jakim cudem w tym bardzo... Au! Ty kurde draniu. Wow, bijesz, ty to mocno widzę. W tym bardzo mocno technologicznym świecie, gdzie nawet dżungla jest, wiecie, pokryta, jak widać, metalem i mostami i w ogóle cywilizacją. Czemu jakby dalej są tutaj tubylcy, posługując się drewnianymi bumerangami?
To dziwne. Co to jest? Okej, okay. A no tak, dobra, zapomniałem o tej mechanice. Tak, teraz jeśli znajdziemy taką specjalną skrzyneczkę, to możemy pomnożyć liczbę śrubek, którą dostajemy. I tak, żeby nie było, wiem, że wymachy tym biczem zużywają amunicję normalnie. I tak, jeśli trafimy taką skrzyneczkę, to na przykład teraz mamy mnożnik razy dwa i każda podniesiona śrubka, tak naprawdę dwie śrubki. Tylko, że te śrubki ważą po 100, tak więc no, ale to działa tylko przez chwilę, niestety. A szkoda. Nie było tutaj nigdzie skrzyneczki zdrowiem, nie? Bo troszeczkę mi już pobili na samym początku. Czekajcie. Więc tak, najpierw chcę to, potem chcę to. O. Kurde, nie. Chcę to, potem chcę to i potem chcę to. I tak jest, kurde, źle. To. A, dobra, to po prostu, dobra, to nie idzie tak, jak ja to klikam, tylko tak, jest to na kółku ustawione, ten, czekajcie. Quick select. Po. To ma być tutaj, a... To ma być tutaj, o właśnie. Perfekt. Nie, jeszcze jest. O Jezu Chryste! Do Cthulhu! Okej, to było randomowe. Czekajcie, przecież mam to teraz dobrze ustawione. Co to są za rzeczy w ogóle? To... What the fuck? To nie jest to dziwne. Nie. God damn it. O, tu. Tu. I tu. No nic, dalej jest źle, ale najwidoczniej nic z tym nie zrobię. To jest fajne, ponieważ ten bicz, kiedy go levelujemy, zmienia mu się kolorki. Tak więc to jest taki spoko szczegół. Tak, dalej wszystko jest oczywiście zniszczalne, dalej wszystko ma sobie w śrubki. Nic się nie zmieniło. A, zdrowie, pyszne zdrowie. I pyszni wrogowie przed nami. Gincie. Żryjcie mego bicza. Dobra. Czy tam coś jest? Bo tędy mam wyraźnie iść dalej. A, trochę skrzynek. Nie chcę shock blastera, do cholery, chcę beach. Beach, please. O. A, dobra, to jest spoko. Nie, o nie, nie do wody. Jeśli nie ma amunicji, to najwidoczniej gra nie ustawi mi tej broni w ogóle. To jest całkiem spoko, to wygodne. Te takie małe upgrade'y, to jest właśnie fajne. Jumping onto it and pressing X until you reach. Granaty. Granaty zadają o wiele więcej damage'a niż ten shotgun na przykład. To widać. O, super. Dobra, uzupełnimy sobie ammo. O, mamy już kolejne. Ja myślę, że to już kolejna broń. O, teraz w końcu jest opcja kupienia ammo do wszystkiego naraz, nie muszę klikać co chwilę. Dobra, i tutaj sobie zakończymy. Pierwszy odcinek Ratcheta i Clanka trójki za nami. Mam nadzieję, że cieszycie się na tą serię i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Strzałeczka!